Cześć moi drodzy, dzień dobry wszystkim, witam was na moim kanale. Taka nowa seria, jak pewnie zauważyliście na miniaturce, coś innego. Nie spotkałem się jeszcze z tym na YouTubie i chciałbym z tym się zmierzyć. Kupując ten model, moi drodzy, chciałem wrzucić kolejną serię filmów, które zresztą mają niewielką oglądalność, z kompletnej budowy. Z kompletnej budowy, ze wszystkimi malowaniami, od dechy do dechy, według instrukcji. Ale wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu. Bardziej chciałbym uderzyć w temat zbudowania modelu przy użyciu podstawowych farb, czyli co koniecznie potrzebujecie, żeby złożyć, bez kupowania wszystkich farb, tego wszystkiego. Do czego, moi kochani, zmierzam? Zmierzam, moi drodzy, do tego, że kupując taki model, macie instrukcję. Według tej instrukcji powinniście zakupić wszystkie farby. Jeśli jest to wasz pierwszy model, więc musicie zakupić wszystkie farby. W przypadku tego egzemplarza jest to 15 sztuk podstawowych w słoiczkach. Każdy słoiczek to około 10 zł plus 4 spraye. No już liczę po 25 zł za spray. Nie kupowałem dawno, więc nie wiem, jakie są ceny, może są droższe. Więc 4 spraye, tutaj mamy 150 i 100, 250 zł za farby, plus koszt modelu, który każdy powie, dobra, model, fajnie, stówkę można wydać i tak dalej, no ale jak zajrzycie do instrukcji, to macie tak farby, macie jedne farby, drugie farby, musicie kupić klej, przydałoby się jakąś, nie wiem, cążki do wycinania, chyba że będziecie to robić obcinaczkami do paznokci, więc cena zrobienia czegoś takiego to już nie jest 100 zł, tylko w granicy 500 zł. Już nie liczę tych godzin, które musicie poświęcić, żeby to złożyć, pomalować, wyschnąć miejsce. Oczywiście przydałoby się maska, wiadomo. Możecie mieć super wentylowane pomieszczenie, ale też maska by się przydała dla ochrony zdrowia. Dlatego stwierdziłem, że może złożę właśnie taki oto motocykl bez malowania, czyli malujemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a tymi najpotrzebniejszymi rzeczami w motocyklu są światła stopu, moi kochani, czyli ta farbka jedna, pod kierunkowskazów druga, plus kolor bazowy, jeden czy dwa w zależności. Ja akurat wybrałem wersję prostą, czyli niebieską, taką farbkę mam. Ja będę pryskał to aerografem, wy możecie sobie zakupić spray i psiknąć sprayem, no chyba że chcecie podwójne malowania, no to wtedy dochodzi wam jeszcze koszt zakupu taśmy maskującej, może być Stamia, polecam takie właśnie taśmy niebudowlane, bo one przepuszczają farbę pod spodem. I tyle, moi drodzy. Co jeszcze? Aha, dodatkowa rzecz, czyli Clearfix, taki klej do elementów przezroczystych. No niestety takich elementów przezroczystych jak szybka w motocyklu nie przykleimy na zwykły klej. Dlaczego tak? Wydaje mi się, że może więcej osób zachęci to do budowy modelu, nie zniechęci, no bo ceny wiadomo. A nie powiedziane, że ktoś po złożeniu modelu będzie chciał kontynuować tą zabawę z modelarstwem, więc ważne, żeby nie wywalił na start 1000 czy 1500 zł na zakup wszystkich elementów. Ktoś mi powie, jak wszystkich? No tak, no ale gdybyś chciał to robić normalnie modelarsko, to musiałbyś jeszcze kupić kompresor do powietrza plus jakiś aerograf, to już jest koszt około 1000 zł. Oczywiście dobry, bo wszyscy będą ci polecać HNS-y, jakieś kompresory za cudawianki pieniądze, płyny do czyszczenia aerografu. Także no to już plus farby i to wszystko, to koszt złożenia modelu to jest 1500 zł. A to nie o to chodzi w modelarstwie. Kiedyś ludzie nie mieli pieniążków i składali sobie po prostu czołgi, składali sobie samoloty. Kupili sobie samolot, jedną farbę, złożyli, pomalowali, postawili na półkę i każdy był zadowolony i każdego cieszyło. A teraz mamy wysyp po prostu forów internetowych, tego wszystkiego, każdy się chwali takimi pracami super wybrudzonymi, modelami i tak dalej.
wszystko jest pięknie, tylko to nie jest dla początkujących. I początkujący, trafiając na taki kanał, bardzo mocno będzie chciał zrobić tak samo jak ktoś. Ale niestety na początku nie wybrudzisz tak samo modelu, nie użyjesz tych samych technik, musisz się nauczyć opanowywać cążki do modeli, żeby nie pokaleczyć plastiku. Musisz się opanować klej, jak robić, żeby to było w miarę czysto, jak używać farby, malowanie pędzlem też się przyda, bo nie zawsze idzie tym aerografem dość, ale każdy, widząc te fora internetowe, mówi: jest, jakby to pięknie u mnie na półce wyglądało. Pięknie na pewno by wyglądało, pięknie się kurzy, gorzej potem z czyszczeniem. Wiem to z autopsji, ja swoje czyszczę raz do roku i mam je w szafeczce. I to jest gehenna, bo przy czyszczeniu to część elementów i tak pewnie odpadnie. Dobrze, moi drodzy. Tytułem wstępu zapraszam Was na całą budowę. Jeśli chcecie, możecie ten film udostępniać dla osób, które właśnie chcą zacząć przygodę z modelarstwem, chcą gdzieś skleić swój pierwszy model, tylko właśnie boją się tych kosztów. No ja Wam pokażę, jak to można zrobić po niższych kosztach. Jeśli Wam się spodoba, oczywiście pójdziemy dalej z tą serią, może kupię jakiś samochód, złożę samochód tak samo przy użyciu trzech kolorów, czy tam czterech, zobaczymy, ile będzie wymagane. I zobaczycie po składaniu, jak to wszystko wygląda. Dobrze, tyle ode mnie. Dzięki, że obejrzałeś te moje wypocinki. Starałem się wszystko streścić jak najszybciej. I zapraszam do całej serii. Cześć!